Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku The Last of Us 2. Kontynuujemy naszą Abby przygodę. Widać teraz tutaj jeszcze kolejniejszy rzut na jej umięśnione ciało. Czemu ja tak często o tym wspominam? Nie jestem pewien, po prostu takie jakieś niecodzienne mi się to wydaje być. No ale hej, przystosowała się do życia podczas epidemii grzyba. Epidemia to już tak chyba nie ma co tego nazywać w ogóle epidemią. Wydaje mi się, że to już jest taka nowa normalność. Tak więc, moi drodzy, możecie zostawić lajka. A ja kontynuuję naszą przygodę. Schodzimy tutaj gdzieś na dół i lecimy. Wreszcie się dogadałyście. Ten pies w ogóle jak sobie tutaj fantastycznie radzi w tych podróżach z nami. A, jesteśmy już prawie w bazie. Rany. Jak już wrócimy, znajdę kanapę, obejrzę film i będę chlał, aż zasnę. Brzmi jak alkoholizm, ale nie będę może oceniał. Chociaż wiecie, no tam do filmu to chyba można, nie? To też brzmi jak alkoholizm, nieważne. Nie będę kontynuował tego tematu. O czym możemy pogadać? Serio? Many. Co byś pił? O, jaki film? Niezłe przesłuchanie. Film o takiej... Como se llama? Dziewczynie jeżdżącej na wilku. Uwielbiam go. A chlać będę. Mój mezcal z ostatniej imprezy. Halo, masz na myśli nasz mezcal? Si. Zostawię ci trochę. Chętnie też bym się czegoś napiła. Gdybym nie była w ciąży i nie uciekała. Typie, bądź sobie alkoholikiem, ile ci się żywnie podoba, ale mojego alkoholu to ty nie tykaj lepiej. No, mam nadzieję. Weźmy, rozwalmy tą szybę. Myślę, że dam radę sobie tutaj teraz wskoczyć. Głupie jest to, że nie mogę przeskoczyć, znaczy jak stoję pod szybą, to ewidentnie muszę ją rozwalić czymś, czym da się rzucić. Na przykład cegłą, która zwykle leży w okolicy i dopiero potem mogę przeskoczyć. Aż sobie rękę pocięłaś, Abby. Ładnie, nieładnie, nie mogę się nadal zdecydować, jak mam komentować jej poczynania tutaj. Niech będzie, że ładnie. Spróbujmy się wczuć. Czuć się w Abby w taki sposób, w jaki ona się czuła, kiedy pokonywała te ulice Seattle dnia pierwszego. Ciekawy jestem, mam takie wrażenie, że z biegiem czasu będziemy tylko obserwowali coraz większą niechęć wobec Abby ze strony WLF-u. Dało się to wyczuć bardzo mocno, kiedy razem z Ellie trafiliśmy właśnie na Mel i Maniego. Przepraszam, na Mel i na Owena, kiedy ona mówiła, że kurwa nie idę tam, pierdolę, to ona już pewnie nie żyje i tak dalej, i tak dalej. Co mamy tutaj? Notatka WLF-owca jakaś? Okej. Marto, skoro rozejm to już przeszłość, dalsze spotkanie się tutaj jest zbyt ryzykowne. Niedługo blizny zaczną się roić w tej okolicy jak karluchy. Żeby nie tracić czasu, swoje zapasy już zabrałem, ale zostawiłem twoją broń w skrytce na wypadek, gdybyś jej potrzebował, jak tu dotrzesz. Pewnie blizny jej nie tkną, bo safe to dla nich coś ze starego świata. Durne świry. Widzimy się niedługo, uważaj na siebie. Paul, kombinacja to wciąż tamta duża wygrana. Wait a minute. Czy tutaj jest jakaś skrytka, którą ja przegapiłem? Czy może... informacja na temat tego będzie, czy w ogóle ta skrytka będzie gdzieś indziej. Tutaj widzę, mamy ta duża wygrana, to może będzie właśnie 8-15-2012. Ale jeszcze się przekonam, tylko nie widzę właśnie nigdzie tej skrytki. Czy może jest gdzieś obok, może kurwa gdzieś na dachu. Piwnicy, nie ma tutaj żadnej piwnicy, sejfu też tutaj nie widzę. Wyjdźmy może na zewnątrz, może gdzieś tutaj w jakimś innym budynku się to znajduje, no gdzieś musi być. Tutaj jeszcze mamy taki mały budyneczek obok, do którego pewnie dam radę wejść. Oczywiście niestandardowo, co? Jak tam się wbić? Może tu być skład broni. No właśnie. No to mi się podoba. Tylko jak się tam wbić? Musi... O, tutaj mamy, proszę bardzo. Cyk, dziura w ścianie. To mi się podoba. Oczywiście, że zapomniałem, kurwa. 8-15-2012 chyba tam było? Klucz francuski mogę sobie wziąć. Ma więcej ładunków, bierzemy. Światło też poproszę. To mogę sobie otworzyć, żeby tam na szybko wrócić. Tapsy tabletunie, fantastycznie. Kolejna apteczka. Ty, mam już max? Okej, to się podleczyłem. 8-15-2012. Wydaje mi się to jedyna data, jaka ma tu sens. Czyli tutaj dajmy 8, tutaj dajmy 15, a potem 12 na przykład? Nie, to nie będzie to. Dobra, ale jest mowa coś o dużej wygranej. Więc może tutaj będzie jakaś informacja o jakiejś dużej wygranej. Nie, nic się tu nie znajduje, ale... jeżeli w tym całym małym baraczku się znajduje coś na temat jakiejś wygranej, która może towarzyszyła, o może tutaj...
jakaś... O, jest! Terra Lotto. 173807. 173807. Mamy to. Proszę bardzo, rozkminione. Kurwa! 173807. 173807. Dobra, udało się, zapamiętałem. To jest sukces mojej pamięci. Tyk. Ja tak coś czułem, że coś tam się może znajdować. Właśnie to 2012 mi nie pasowało. Co my tutaj mamy? Nową broń! To lubię. Okej, czym ty jesteś? Czy to jest jakaś strzelba? Pistolet myśliwski, przepraszam. Amunicja do niego. Czyżby to miał być odpowiednik tego pojebanego pistoletu, którym Joel się też posługiwał? Ty, a co ja mogę zrobić tutaj? Aha, stworzyć tłumik. Pamiętam, że my mieliśmy tam też Diablo się chyba ten pistolet nazywał, że on po prostu na strzała rozpierdalał. Jeszcze można było założyć do niego w ogóle lunetę i wtedy był taką mini snajperką. Pamiętam, że w tym szpitalu na sam koniec, Abby nie byłaby zbyt zadowolona z tego powodu, robiłem nim totalny rozpierdol. Zapewne tak też nie... O nie, tego nie chcę robić, jeszcze przypadkiem ciężarną uderzę. Ale obstawiam, że tak, że to jest jakiś taki pistolet w pierdolu, ma tylko jeden pocisk. Nie! Znowu prawie w nią walnąłem, chciałem broń sobie wymienić. Zapominam, że nie mam długich kabur w tej chwili i nie mogę sobie przeklikiwać pomiędzy dwoma. W tę stronę. Dobra, idziemy w takim razie. Trochę amunicji mamy. Dobra, kogo idziemy tutaj? Wzdłuż toru. Zaraz spotkamy. Zaprowadzą nas do drogi do bazy. Wzdłuż toru. Nie podoba to fantastycznie. Się. A co mamy tutaj? Wiem. Oczy szeroko otwarte. Jak pokonamy mur. Oj tam, damy radę. Pewnie jakaś lina leży obok. Kurwa, cegła, śmietnik albo paleta. O. Kurwa, serafitów tutaj słysza, mój kolega tutaj Manny sobie po prostu na wyjebce łazi. Każdy martwy wilk to krok w stronę lepszego świata. No zdecydowanie nie podoba się im to, że my sobie tutaj tak po prostu żyjemy i jesteśmy na ich terenie. Nie są największymi naszymi fanami, zdecydowanie. Ja tutaj widzę, się mogę skradać, mam standardowe jakąś wysoką trawę, niską trawę. Zasięg trybu naschiwania mam niesamowicie biedny w tej chwili, więc mówi się trudno i skrada się standardowo. Tędy dam radę przejść? Pewnie tak. O Jezus, dalej ich nie widzę na tym trybie naschiwania, naprawdę? Straszna bieda. Mogę sobie wejść tutaj. Oj, teraz w końcu kogoś widzę. Zaczęli się tutaj pojawiać. Ty, no pytanie moje brzmi, czy ja powinienem się w ogóle dupcyć z walką tutaj po cichu, czy może sobie postrzelać po prostu, jak Pan Bóg nakazał sobie postrzelać? A może bomba rurowa na przykład? Sam nie jestem pewien, jak powinienem jeszcze z tymi całymi bliznami tutaj działać. Tutaj mamy tą dwójeczkę, ale wydaje mi się, że trzy osoby tutaj były. Mogę się mylić? Dobra, spróbujmy takiej taktyki. Siema. Wilki! Wuuu! Dobra, zrobiony cios. Kark skręcony. Ktoś tutaj jeszcze do mnie strzela, ale to nic. Kogo my tutaj mamy? O, Berwał! Tyk! Dobra, dwa strzały i nie żyje. Przeładujmy sobie. Większa pojemność tego mi się zdecydowanie przyda. To ten kurwa jakiś uzbrojony? Nie, myślałem, że ma jakiś hełm na sobie, ale to tylko jego brązowy kaptur był. Co, po kłopocie? Nie, jeszcze ktoś tutaj chyba się gdzieś pojawi. Ale nikogo w chwili obecnej nie widzę. Pewnie zaraz tutaj przybiegną jak nic. Tutaj akcja była całkiem ładna. Złapać jednego, drugiego, odstrzelić. Dość skuteczne. Tutaj jestem. Z pistoletu to akurat nie chciałem w niego strzelać. Chciałem tego użyć. Ojej, prosto w główkę. Idealnie ją wystawiłeś, kolego. Musisz chyba potrenować trochę chowanie się za osłonami, wiesz? Jeżeli mogę ci jakąś poradę dać. Chuj, nie dam mu już żadnej porady, gość nie żyje. Gdzie jesteś? Cyk, głowa! Idealnie. No i to mi się podoba. Tak to ja mogę operować. Jeżeli tylko będę znajdował wystarczająco zasobów, żeby tak się bawić z tymi bliznami, to jestem zadowolony. Oni, mam wrażenie, się pierdolić nie będą w walce ze mną, dlatego czemu ja mam tutaj się bawić nagle w skradacza? Mam kurwa bomby, mam szalone rzeczy, karabin. Dwa strzały w ciało albo jeden strzał w głowę zabija, to w ogóle mam wrażenie, że to jest wręcz taki krzyk do mnie. Walcz na głośno, walcz na głośno! No to kimże bym był, gdybym na ten krzyk nie odpowiedział? Dobrze, dobrze, okej! No, zatem też odpowiadam. Coś tutaj jeszcze gdzieś leży, tutaj jest tylko ten klucz, który miałem. Tutaj gdzieś dwóch przeciwników zginęło, to ten kolega, który
Stracił większość twarzy, ja pierdolę. Brutalnie to wygląda, idealnie widać miejsce, w którym ten pocisk trafił. Z boku twarzy. Idealnie widać, jak dużą część tej twarzy stracił w całym w ogóle procesie. Ani grama życia tutaj mi nie zabrali, bo są frajerami totalnymi. To ta jakaś ważka sobie lata, ale ważki to mnie nie interesują. Jest tam jeszcze ktoś? Nie, odgłosy cały czas takie, jakby mnie ktoś wykrywał czy coś. Jezus! Gdzie on ma gdzie... Co się tutaj kurwa stało? Gdzie on ma przód twarzy, a gdzie ma tył? Ty dobra, tutaj jest chyba tył. Przepraszam, tu jest przód. Rozjebany totalnie, jeszcze chyba w błocie się uwalił. Masakra, no nieważne. Nie, jakoś specjalnie mnie to ani chłodzi, ani ziemi. Ty, tu jest kolejny. Czy to jest nasza? Nie, to są kolejni. Kurwa, co za debil. Dobra, jest ich tutaj trochę, faktycznie. Ciekawy jestem, czy dam radę ich przyciągnąć na przykład tam, a potem przyjebać rurobombą. Tyt. No nie, no jak jest ich tutaj tylu, to ta, znaczy jak jest jeden, to rurobomba nie ma większego sensu marnowanie, tylko z zasobów. Ojej, mamy tu wilki, tak, to prawda, mamy. Ja tak trochę tutaj się nie patyczkuję, głównie ze względu na to, że wiem, że mam... O, nie trafiłem naprawdę. Ała, typie! Załatwiona! Dobra, ta też załatwiona. Nie patyczkuję się tutaj zbytnio, głównie ze względu na to, że jest nas trójka, a w trzy osoby zdecydowanie więcej zdziałamy, niż gdybym musiał się sam skradać. Dlatego też jakoś strasznie mnie to tam nie boli, że sobie do nich po prostu strzelam, jakby to był FPS-ik. A szczególnie, że tutaj trzy pociski zrzucił jeden i tak dalej, i tak dalej. Dobra, gdzie żeście pozostawiali jakieś fanty dla mnie? Tutaj ktoś zniknął, ale niestety był totalnym biedakiem i nic nawet po sobie nie zostawił. Ty? Tu jakieś pociski widzę, ale takim dużym karabinem Abby chyba nie będzie operowała. Ona ma taki trochę miks pomiędzy jednym a drugim. Ma ten cały dojebany pistolet, którego nie miała Ellie, ale nie ma super karabinu powtarzalnego, tylko ma taki właśnie karabin, który jest szybszy, ale też mniej bije i tak dalej, i tak dalej. No jest to zróżnicowany zestaw broni, tyle mogę powiedzieć. Tutaj pewnie dałbym radę się przeskradać, gdybym naprawdę chciał i totalnie ominąć te blizny, ale co to by była za zabawa? Najlepsza zabawa jest, jeżeli ich wszystkich wymorduje. Tutaj coś ciekawego u góry, ktoś coś zostawił? Nie, bo wszyscy co poginęli, to chyba poginęli tam na dole, więc nie ma o czym gadać. No to wbijamy! I do przodu. Ciekawy jestem, jak pojedynki z takimi zarożnymi będą wyglądały, czy też będziemy mieli te takie super sekwencje skradankowe, wiecie, trzech biegaczy, dwóch klikaczy i tak dalej. Tego jeszcze nie wiem. Ty, mam 3.13, 6.10. Czy teraz mi pozwoli to podnieść? Nie, pewnie nie. Nie pozwoli. Jednak ta gra ma w miarę inteligentny system zarządzania amunicją, że to ile mam naładowane do magazynka nie świadczy o tym, ile tak naprawdę mogę nieść przy sobie. Baza już niedaleko. Takiego nowochódzkiego budynku krakowskiego nie kojarzę, żebym miał okazję go odwiedzać jako Ellie, więc pewnie jakaś świeża w tej historii lokacja. Może tam Tomiego spotkamy. Oj, kolejne kurwa blizny. Tak widzę, że trochę nas osaczyli. Ty, nie widzieli mnie tutaj? Naprawdę? Ty no, kurwa, rurobomba. Rurobomba! Ale jebnie. Ale typa poskładało pomocy. Tamtą typiarę chyba też. O Jezus. No, ty, faktycznie z lewej jeszcze. Jak kurwa odwrót? Bomby! O kurwa, dobra, nieważne, biegnę do środka. Faktycznie, dobry pomysł. O Jezus Maria, pieseł tam gryzie. Tutaj z prawej strony. Wszędzie atakują, jebani. Co ja go trafiłem? O nie! Dobra, strzały muszę wyjąć. Jebane blizny. Bon! Umieraj! Kurwa, z każdej strony. Ale masakra. Totalna masakra. Dobra, chuj z headshotami, byle w ogóle trafiać. Gdzie? Coś jedzie naszego? To nasi? Tak, to nasi. Dobra, przyjechali na pomoc. To ja nie będę... Tempechuję, tak jest, to są moi ludzie. Nie powinienem się aż tak bardzo cieszyć. Dobra, moi sojusznicy i tutaj wszystkich załatwią. Nie będę marnował amunicji, ja sobie poczekam. Jezus. Zanim pokaże się więcej tych... Jusiu, jak się schował fajnie, jaki mądry. Jaki nawet on mądry! Wasze imiona. Od razu wiedział, gdzie się ustawić, żeby nie oberwać. Ten pies jest przeszkolony w unikaniu ognia broni palnej. Dobrze, to jest zajebiste. Byliśmy w pobliżu. Nie jestem do końca gotowy. Może coś tu znajdę jeszcze.
Proszę, buteleczka do niczego mi obecnie niepotrzebna. Jebać szyby. O, wyrzuciłem te dwie rurobomby. Myślałem, że jakby ta walka nie zostanie mi brutalnie przerwana przez moich tutaj pobratymców, tylko będę musiał się tu chwilę bić. Więc wywaliłem te rurobomby, ale one nie są takie aż drogie w tworzeniu. Może trochę są, ale robię dwie naraz. Zawsze coś. Dobra, piesku, mogę cię pogłaskać za bycie good boyem? Ty, nie mogę, ale on ma cały czas taką minę pełną wkurwienia. Zęby ma strasznie cały czas wyciągnięte, widzicie to? Nawet jak ona go głaską, wygląda jak jakaś mutacja tyranozaura i pieseła. Dziwacznie wygląda, naprawdę. Czemu on tych zębów nie chowa? Nigdy. W mordę. Kurwa, stary, trzymasz się. No, berwał w rękę. Chyba, że żyje. Pomogę ci. Hej, pokaż dłoń. Ja jest chyba medykiem, albo chociaż pielęgniarką. Higienistką. Higienistka to jest najbardziej fejkowa rola w całej szkole, naprawdę. Podstawowe pewnie przeszkolenie z pierwszej pomocy. Już, dawaj, ratuj dzieciaki w szkole. Coś ci się dzieje? O, masz tutaj tego. Aspirynę, idź do domu. Ale okej. Dostaliśmy podwózkę, widzę taksi do naszej bazy. Więc mamy chwilę spokoju. Wiem, już prawie. Otwórzcie bramę! Przepuśćcie ich! Mel, co? Twoje plecy. Uciskaj jak najmocniej, okej? Okay? Coś on drasło. W mordę. Nic nie czułam. Hej! Mamy dwójkę! On ma ranę postrzałową w dłoni. Hej. Dobrze się spisałaś. To prawie komplement. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Siadł. Straciła dużo krwi, co? Źle, że ją wzięliśmy. Wyliżę się. Hej, a kogo my tu mamy? Hej, chodź tu. To Alice. Chodź, Alice. Dobry pies. Dzięki. Fajnie pieski traktują. A ci potem nasłają je, żeby zabijały ludzi. Nie ufam im. Nowi rekruci, powiadasz. A tutaj nagle Tommy odpierdala akcję godną tajnego agenta. Zarekrutował się u WLF-u pod fałszywym nazwiskiem. Zmienił, kurwa, wygląd. To powinniście nam dziękować za nieco akcji. No, wisicie nam. Możecie się dowiedzieć. Okej. Okay. Najpierw się zameldujmy. Potem do ciebie wrócimy. Dobra, dzięki wielkie. Okej, nie jestem pewien, czego on chce, żebyśmy się dowiedzieli. No ale myślę, że gra nie będzie tego długo przed nami ukrywała. Nie mam pojęcia. Przecież byś na pewno nie miała pojęcia, Abby. Coś ci nie ufa. Wydaje mi się, że... Po to mamy teraz opcję grania, Abby, żeby właśnie dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Dlatego wątpię, żebyśmy powinni patrzeć na nią jak na kogoś złego. Chociaż wiemy, co zrobiła, więc nieważne. Oboje? Tak. No, Isaac. To jest jeden w ogóle z szefów chyba w WLF-u, czy mi się wydaje. Nie strasznie często widziałem jego imię w notatkach w Wilku. Najpierw sprawdźmy, jak tam Mel. Jebani, ile ludzi mają. Przecież WLF chyba musi mieć więcej ludzi niż Jackson. Tak mi się wydaje, jak patrzę, ile ich jest tutaj, ile ich było tam. Proszę, ile amunicji, zajebiście, poproszę. Z tym mogę też, widzę, pogadać. Wzięłam trochę zaopatrzenia. Słyszałem, że ktoś musiał ratować ci dupsko. Wiesz, cały jeden raz. Nie wiem, czy bym się na to zdobył. Nasza bohaterka, mam wrażenie, że jest tutaj dość sławna w okolicy. Jeżeli chodzi o wilki, to raczej ma pewnego rodzaju reputację.
bycia dojebaną babą. Chociaż to wystarczy na ją popatrzeć, można się domyślić, Abby, że ma taką reputację. No dobra, dobra, wózek mi tutaj zatarasował. Może jakieś ostrzeżenie, kierunkowskazik jakiś. Światła włączyć. Nie musisz na mnie czekać. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się tu ślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. Miałem tak właśnie mówić, że jak na dość duży teren, ogromną praktycznie partyzancką armię zebraną z ludzi z dookoła, to mam wrażenie, że najbliższe okolice ich obozu głównego, czyli tego stadionu, powinny być raczej dobrze zabezpieczone. A tak patrząc po tym, jak nas tam dojebali, to średnio tak było. Hej, Alice. Hejo. Trzymaj się, mała. A jej się coś stało? A nie, ona po prostu nieszczęśliwa, bo to nie jej domek. Dobry piesio. Co tutaj jeszcze mam? Jest Carla, Marley, Clio. Wszystkie chyba ta sama rasa, mam wrażenie, tylko inne kolory. Kwan, Miki. Miki nie jest innej rasy? A, wszystkie są podobne. Sadie, Rocky, Darwin II. A, patrzcie, jakie sprytne. Darwin II, bo pierwszy się pewnie zajebał jakoś głupio. Jest też Tofu, Scarlett i Ares. Oj, ta jeszcze ma ze mną do pogadania. Na temat czego? Siema, babo. Znajdę tam Isaaca? Chcesz potrenować? Nie, trenuję po prostu świeżaków. Okej, dzięki. A kim są te świeżaki? Żadnej twarzy nie poznaję, ale ten, który tutaj teraz go widać najlepiej, ciemnoskóry. Wygląda dziwnie, ma taką wielką brodę. A tamta jaką ma... Jaką tu ma gardziel? Czy wy to widzicie? Boże, niech tylko głowę inaczej ustawi. O, patrzcie, głaska się tam teraz po tym. Czekajcie, muszę wyłączyć to. Czy ja dam radę jakoś się tam przybliżyć do niej? Nie, tak średnio, ale spójrzcie tam na nią. Albo czekajcie, zrobię to tak. Potrzebuję maksymalnej głębi ostrości. I odsunąć ją tak, żebyście ją tylko widzieli. Jaka gardziel, co tam zaszło w ogóle? O, grzyb nie oszczędza nikogo, jak nie zabije, to zmutuje. Aż się posmarkałem. Coś było z nią srogo nie tak. Zapewne WLF to była jej jedyna opcja, nigdzie indziej jej przyjąć nie chcieli. Wchodzi i wszyscy tylko beka. Dobra, nie będę się śmiał z ludzkich przywar i to takich fizycznych jeszcze. Co możemy tutaj w ogóle dodać? Tak jak mi się wydawało, luneta tutaj może wjechać. Mamy stabilność, celność i obrażenia. Tutaj to zdecydowanie obrażenia będą zajebiste. Obstawiam, że to będzie jeden strzał, jedno zabójstwo, jeżeli zainwestujemy w obrażenia, więc chyba bym sobie pozbierał. Ale naprawdę, druga kabura by się przydała, bo już zapomniałem, jak słabe jest to, że trzeba się przyłączać między tymi brońmi. Jeżeli ich nie mamy. Ta co, na Wicie gra? O nie, to ta Azjatka, którą niedawno zajebaliśmy jako Eli. Odczep się od tego hotline'a. Co tam? Wiesz, co się tu dzieje? Chciałabym. Wiem tylko, że wysyłają część z nas do szpitala. Po zapasy. Ekscytujące. No nie. Okej. Dobra ta gra? Naprawdę trudna, ale i dobra. Muzyka też niezła. No to nie przeszkadzam. Na razie. O tak, szpital zdecydowanie mieliśmy okazję odwiedzić. To była przedostatnia lokacja, w której byliśmy. Tam, wydaje mi się, właśnie dopadliśmy tą czarnoskórą dziewczynę. No i zabiliśmy tą Azjatkę. Nora się nazywała tamta? Nie jestem pewien, chyba Nora. Mogę się mylić, ale dobra. Tutaj wszyscy ranni, proszę ktoś... Ale kostkę sobie wykrzywił, typie! Tobie to nastawić trzeba najpierw, a nie wiązać! Oh! Wszystko w porządku? Czy to jest ona? Patrzcie, jak cierpi. Patrzcie na to cierpienie! Ten tutaj zbiera kamehameha. Brakowało mi trochę śmieszków w tej serii. Dobra, Isaacu, pokaż się, jak to wyglądasz w ogóle? Kiepsko to wygląda. Co? Nie jest źle. Nie, to tylko widzę mini szpital polowy. No, jak to się stało? Czy tutaj jest Isaac, czy tak sobie po prostu tu przyszliśmy? Dzień dobry. Trzymasz się jakoś? Lepiej? Tak, leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Nie stracę nawet. Proszę, proszę, potrzebny wam ten alkohol w szpitalu? Nie, ja z tego bomby robię. No nie? Będzie dobrze. Matko! Tutaj będzie dobrze, tutaj ten też postrzelony. O nie, ta po amputacji nogi, znaczy
Stopy. Nie wiem, jakbym żył, gdybym musieli amputować jakąś kończynę. Naprawdę, nie wyobrażam sobie tego. Mam taki jakiś wewnętrzny strach, że kiedyś sobie coś zrobię i będzie mi trzeba amputować kończynę i to sprawia, że naprawdę jestem przerażony, przerażony na samą myśl o robieniu jakichś bardziej niebezpiecznych rzeczy. Tak szybko, ale mogło być gorzej. O wilku mowa. Jest Nora, tak, to ona. Hej wam. Jak tam Melon? Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Czy Melon to jest nazwa na jej brzuch? Gdyby ją namówcie, od jej imienia? Trochę wyluzowała. Hej Mel. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. Co z Mel? I to będzie ostatnie tak miejsce, serio. Jakie odwiedzisz. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby to z nią być. Gdzie ten Owen? Wiem, muszę że się z nią pokazać. Spotkał ostatecznie w akwarium. Tam, gdzie ta Abby będzie się niedługo ukrywać i tam też Owen się dostanie. Dziwnie się gra w ogóle teraz, wiedząc o takich... Boże. O Boże, ile ciał. To wszystko nasi. Tak, i ciągle ich przybywa. To wszystko blizny? Czy może... Eli zaczęła już działać? Nie, bo my na WLF się natknęliśmy, dobra? Kiedy oni tą zasadzkę na nas zrobili. Chodź. Gdzie gwiazdka zginęła. Czyje to zwłoki? Czy może już? Kurwa, to Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam do niego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pijcie z blizny, hijos de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale... O ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc... Dajcie znać, co i jak. Jasne. Dobra, czyli ten Danny... dobrze, że go nie kojarzyłem, bo to nie nasza sprawka. Może wysłał i nie powiedział Norze. Oby tak było. No, Abby zdecydowanie zależy na Owenie. Sam fakt, że go nie ma w ogóle od 2 tygodni, tak jak sama Mel mówiła, jest już trochę dziwne. Raczej powinien dać chyba jakiś znak życia, nawet jak wyruszył na jakąś misję. Ale czemu ten cały Isaac w ogóle się jakby nim nie przejmuje, nie interesuje? Szukamy Isaaca. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Kurde, czy mnie oczy mylą? Czołem. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Myślałem, że ona powie wieśniaku. Jak chcesz, wieśniaku, wsiurze jeden, brudny. Takie randomowe, niesamowicie agresywne i mocne ciśnięcie komuś. No bo jesteśmy przyjaciółmi, nie? Bryda się. Jest granica. Chociażby w intonacji słów. Kiedy się kończy przyjacielskie wyzywanie, a kiedy się zaczyna naprawdę ciśnięcie niemiłe. Co my tutaj mamy?
Isaacu zajęło to 3 dni, ale wreszcie wyciągnąłem coś z numeru 74. Jeśli to, co mówi, jest prawdą, to południowe wybrzeże może być dla nas najlepszym wyborem. Oznaczyłem mapę i zostawiłem ją u ciebie. Powinniśmy jak najszybciej wysłać zwiadowców, żeby to sprawdzili. Wciąż mam wrażenie, że można z niego wycisnąć więcej. Daj mi jeszcze kilka dni, sierżant Foster. Super! Mają tutaj zakładników, czy tam jeńców, których numerują, jak w obozie koncentracyjnym, a potem ich przesłuchują. Fajnie, no to już troszeczkę cały WLF traci w moich oczach, nawet jeżeli mam zamiar mieć jakieś... Nie tęsknię za tym miejscem. Dobre podejście do nich, Jezus. Nienawidzę tego smrodu. Nie jestem pewien, czy mieliśmy więźniów w Jackson, ale tutaj zdecydowanie są obecni. Kurwa. Naprawdę, naprawdę źle. Po tym poranku chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Jezus. Rozumiem. Chyba, że to blizny, jakby... Z jednej strony, okej, wypowiedzieli im wojnę, ale z drugiej torturowanie ludzi i wyciąganie z nich informacji, o proszę, ta tutaj zmywa krew, czy ten, to chyba ona. Fajnie, spoko. Miło tutaj mają. Specjalna kwatera służąca do torturowania ludzi. Oni nawet sprawiają wrażenie, jakby do końca nie byli w stanie mówić w żadnym ludzkim języku. Wszędzie za sobą krew zostawiają, pewnie srają, szczają i rzygają krwią przy każdej możliwej okazji. Tutaj jakieś ślady krwi za tamte drzwi prowadzą, ale nawet nie mogę zobaczyć, co tam się znajduje. Gdzie jest Isaac? Musimy wyjść. Isaac jest tam. O. Ile to potrwa? Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Okej, to pogadajmy sobie jeszcze. Zobaczmy pana Isaaca w takim razie. Abby i Manny tu są. O, szefu chyba osobiście torturuje ludzi. Nie daj mu zasnąć. Tak jest. Znam ten głos. Na górę. Tak, Isaac wydaje mi się, że może być tutaj głównodowodzącym. Słyszałem, że wpadliście w tarapaty. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wraca z Denim? Kto wygadał? Nora? Załoga z Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Denny zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduje go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiem Nie. się.
Przecież mamy jeszcze kilka dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne. Pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebuję cię, Abby. Okej? Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abby, nie! Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. Masz tutaj jakieś intrygujące rzeczy się dzieją. 3 lata wcześniej. Zabiję cię! Co? Czyli rok po akcji w szpitalu. Serio, skończ już! Okej. To może podejdź i podziwiaj ze mną widok. Piękny. Mega. No weź. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam koniec? Tak. Tak, miałam tylko wejść, więc... Oto co teraz zrobimy. Przywleczysz swoje dubsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci. I sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno już. Ta. Okej. Nie. Nie, jest za wysoko. O mój Boże. Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abby. Owen, mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem. Nie! Owen! Proszę Państwa, skoku wiary dokonamy w kolejnym odcinku, ale ile pytań się teraz tutaj zaczyna rodzić? W ogóle dostajemy kompletnie inny wątek fabularny. WLF prowadzi wojnę z bliznami i trzeba dokonać ataku na ich główną bazę, w którym potrzebna jest Abby, ale zaginął Owen. Owen, jej były chłopak, z którym kiedyś była szczęśliwa, który teraz nagle ma dziecko z inną. Zaginął. Czy on naprawdę dla jakiejś blizny zabił swojego towarzysza? Wiemy, że żyje, ponieważ własnoręcznie go zabiłem tym oto pomarańczowym kontrolerem. Nie, przepraszam, to było w cutscence, ale wiecie, o co chodzi. Tak więc jeszcze powinniśmy go spotkać. I faktycznie my go jako Ellie znaleźliśmy w akwarium, ale dopiero za 2 dni, bo tu nadal Seattle dzień pierwszy, Ellie go znalazła w dniu 3. Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. Nie mogę się trochę doczekać, jakby w co się to rozwinie, czego się dowiemy grając Abby. Coraz bardziej mi się podoba ten zabieg fabularny, który tutaj ma miejsce. Mam nadzieję, że wam też. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Ja uciekam, trzymajcie się i bye bye.